Siemaneczko, Tuszakal z tej strony, witam Cię na moim kanale JBC Blog, mamy vloga 006 i dzisiaj sobie porozmawiamy chwilkę, jak zwykle, o jednym takim temacie, który brzmi głowa naszpikowana ideami, pomysłami, różnymi rzeczami mentalnymi. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że nie możesz mieć pustki w głowie. Więc albo będziesz miał coś na plus, albo coś na minus. Na minus to na ogół jest twoje osobiste zamulanie. Na plus są to właśnie idee, są to mentorzy, którzy wtłaczają ci do głowy różne rzeczy, na podstawie których możesz polepszyć jakość swojego życia. Czy to zdrowie, czy finanse, czy cokolwiek innego, czego potrzebujesz. I teraz ważne, to o czym mówię od dawna, żebyś miał swoich mentorów. Znalezienie ich jest bardzo łatwe. Wielu z nich nie żyje, ale możesz ich znaleźć poprzez ich pracę, poprzez ich książki. Dlatego namawiam do czytania. Za mało czytasz. Na pewno. Na 100%. Powiem Ci, że za mało. Niezależnie od tego, ile mi powiesz. No nie przeczytałeś 700 książek w roku. A może przeczytałeś. Szacun. Dwie dziennie. Prawie. Więc im więcej tych pozytywnych idei będziesz miał i będziesz je wdrażał, tylko też nie bądź kolekcjonerem idei, tylko jeśli coś fajnego znajdziesz, wyczytasz, trafisz u kogoś, to implementuj w swoim życiu, sprawdzaj, jak to się u Ciebie zachowuje, działa, czy Ci działa, czy nie, modernizuj, ewentualnie dopasowuj do swojego modelu życia, myślenia, światopoglądu, działania, strategii, czegokolwiek, co tam, z czym działasz i jak działasz. Im więcej pozytywnych rzeczy będziesz miał w głowie, tym będziesz karmił swój mózg, żeby być na wysokich obrotach. To też taki mały wstęp do wysokich obrotów, ale o tym może kiedyś. Na razie skupiamy się stricte na książkach i na tym, żebyś więcej czytał, czytała. Dlaczego? Bo dochodzę do takiego momentu, gdzie jeśli ktoś do mnie przychodzi i z czymś takim przychodzi, to nie siedzę i nie wykładam mu godzinami i on za to nie płaci, tylko mówię mu tak: przeczytaj to, to, to i to, potem pogadamy. I w zależności od tego, jak szybko to przeczyta i przyswoi tą wiedzę, tak szybko potem pogadamy. Mam motywację, jeśli potrzebuję. No do zmiany, jeśli przychodzi i chce, proszę bardzo. Ważna rzecz, skupię się na tych, którzy chcą. Dodatkowa rzecz. Jeśli ktoś nie chce, to się nie męcz z nim. Bo tylko się zmęczysz i nic z tego nie będziesz miał. To by było na tyle. Trochę dłużej wyszło. Ale co tam. Dzięki za uwagę. Przy piątku można. Dwa dni na refleksję. To było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Shakalaut.